Panie i panowie, wiewiórki i świnki morskie, teraz prawdziwe wydarzenie kulturalne. Oto przed państwem król Aleks. Dajcie, chłopcy. Jak taki z niego król, to gdzie ma koronę? Ja jestem królem, to mam. Jakbym nie miał, to bym nie był. Ale jestem, ponieważ ją mam. Na głowie ją mam. Mam ją, prawda? Zarycz! Stary, zarycz! Jadź. Tej wersji jeszcze nie słyszałem. To jest! Na co oka, stary, jedziesz! A teraz pala! Przepraszam, wgryzłeś mi się w tyłek. Nie, szalnie. Owszem, wgryzłeś. Aleks, co ci ugryzło? To mnie ugryzł i to w tyłek. Nie, nie ugryzłem. Ugryzłem? Trochę ugryzłeś. Ugryzł mnie w tyłek. Co się z tobą, kurde, dzieje? Czemu ugryzłeś? Bo on się żywi takimi jak ty. Co? Co ty stary piłeś? Głupi jesteś. Tam Morris, co znaczy jedno ugryzienie w tyłek wśród przyjaciół? Masz. Gryź se na zdrowie. Koniec imprezy, Julia. Twój genialny plan zawiódł. O czym wy w ogóle mówicie? Wasz przyjaciel to urodzona maszyna do polowania i pożerania. A żywi się mięsem, czyli wami. Weź, nie ściemniaj. A więc dobrze, Morris. Dobrze przyznaję. Mój plan zawiódł. Wszystko stracone. Nadchodzi zagłada. Zaraz wrócą tu fosy i pożrą nas za pomocą paść. Albowiem jesteśmy jeno mięsem. Ja też. Aleks nie może tu dłużej zostać. Nie jest jednym z nas. Odtąd musi żyć z fosami. Na mocy prawa nadanego mi, na mocy prawa dżungli, bla, 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 przepadnij. No co, ty nie świruj. Czy ja ci przypominam kawałek mięsa? Tak. No mówiłem, że nie jestem żaden... Co raz, co takiego? O, tak. Patrzę w naszą stronę. Będę w gabinecie. Bardziej uciekaj! Prosto w baniak. Zgrabnie to wymyśliłeś, Morris. Ćwiczy się.